No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Resident Evil Village na moim kanale. Kolejny, mam nadzieję, tłuściutki jak ja odcinek z Residenta. W ostatnim odcinku znaleźliśmy cudowne W870, tak, potężna strzelba bojowa typu pump action, pump, 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 UPO, UPA. Także możemy zaczynać dalszą eksplorację, ale teraz tak. Co ja tu mam? No idziemy dalej. O! Kurwa! Wystrzeliłem, sorry! No zdarza się najlepszym. Zdarza się najlepszym. Pierdziele. Gdzie my teraz jesteśmy? Tu gdzieś jesteśmy, dobra. No zobacz, co my tu mamy. Tutaj też pewnie coś będzie. Takiego złe. Ty, tutaj co mamy? Czekaj, my mieliśmy gdzieś koło do studni, nie? I teraz patrzcie to, poczekaj, kluczowe skarby, Angie Madalina, połącz, no i jest cała Madalinka. I ten będzie zadowolony, mamy panna Madalina, Angie, kryształowa czaszka i fragment kryształu. Dobra, no i właśnie dlatego warto, moi drodzy, tutaj chodzić, bo otwórz. Może się okazać, że zdjęcie dziwnego ptaka. No ale czekaj, no po co mi to zdjęcie? To zaraz, 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 zaraz. Niebieski. A co? Zdjęcie ptaka błękitnego niczym niebo. Gdzie mogło zostać zrobione? Pociski wybuchowe? Coraz bardziej zaczynam, kurde. Nie gadaj, że tu jest szybki zapis. Klucz lutnika. A wiem! Wiem, tam do tego skarbu! Łe, łe! Dobra. Tak. Tak, chcę. Dobrze, tu miałem szybki zapis. Panna Donna jest teraz adoptowaną córką matki Mirandy. Przez wszystkie lata swojego życia nie czułem takiej radości. Od dziecka zawsze obawiała się obcych z powodu blizny, wzdłuż jej twarzy, blizny. Po śmierci rodziców odcięła się od wszystkich i odzywała się tylko do Angie, lalki, którą stworzył jej ojciec. Jestem dozgonnie wdzięczny matce Mirandzie za jej bezkresne współczucie. No właśnie widać, jak skończyła. Panna Donna wydaje się szczęśliwa. Może to tylko wyobraźnia, ale mam wrażenie, jakby Angie była żywsza niż wcześniej. Donna przyszła porozmawiać ze mną, kiedy byłem w ogrodzie, używając do tego Angie. Ucięliśmy sobie bardzo przyjemną pogawędkę. Coś o otrzymaniu daru siły od matki? Panna Donna dała mi żółte kwiaty i powiedziała, że mam je posadzić w ogrodzie. Posadziłem je przed grobem pani Claudii. Nie wiem, czy to od zapachu tych kwiatów, ale zaczęło mi się kręcić w głowie. Niczym we śnie ujrzałem moją zmarłą żonę. Gdy wspomniałem o tym Donie, wydawała się podekscytowana. Powiedziała, że mam wrócić jutro do domu i się z nią spotkać, że będę mógł zobaczyć ponownie swoją rodzinę. Nie wiem, co miała przez. No, taka życzliwa. No to czyli, dobra, mamy wytłumaczenie tego, co się działo tam, że tak powiem. No wiecie gdzie, nie?
Dobra. Onyxowa czaszka. No elegancko. Taka minigierka fajna, która powoduje, że przynajmniej gdzieś tam się... Czekajcie, jeszcze raz zapiszę. Tak, to jest dom ogrodnika. Fajne jest to, że będziemy mieli na spokojnie ten... dodatkowy skarb, który w wiosce będziemy mogli ogarnąć. Dobra, tam byłem. Czekaj, tu byłem, tu mam przeszukane. Czekaj, tu mamy winnicę. Tu mamy przeszukane. Jakbym chciał tak na przykład oddalić, o właśnie. Miejsce ceremonii. Dobra, przejdźmy tam. Teraz pytanie. A, tam. Dobra. Tak właśnie słyszałem, że coś jest nie tak. A, to jest ten popieprzony las. Dobra. Tak, tak, tak. I tu my przyszliśmy... Zardzewiały złom. Tu jakieś onyksy, nie onyks. Nie kurwa! Gin. Czekaj, co ja coś zebrałem? Flakon kluczowe, mapa skarbów. Nie, no nic, skarby. Onyksowa czaszka. Przedmioty. Mina kontaktowa. No nie. 42. Ty, wiecie co? Jeszcze... Czy ja dam radę? Amunicja do strzelby, tak. Dobra, więcej nie mogę. Tu mam. Karabin snajperski mam w sumie. Teczkę mam. Aha, no i dobra. I tutaj tak już nic nie ma. Dobra, tutaj tak już nic nie ma. Tutaj coś jest. Winnica, podwieszany most. Tu raczej... Tak, wydaje mi się, że cała mapa jest odkryta tu. Oho, fajnie, pranie mi się skończyło. Dobra, zrobimy porządki. Witaj, sir. Oczywiście, że tak. I've gotten some new stock. I got a new... Fragment kryształu, 2000, duży kryształ. Tu, kryształowa czaszka, 900, Angie, 28 koła, panna Madalina. Onyksowa czaszka. Cyk, drób,
Nie, zostawimy to sobie. No i okej. 9200 mam. 78. Just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. Są, ale to jest najlepszy taki motyw, żeby kurczę zrobić horror, nie? Wózki, manekiny, w sensie wózki takie, wiecie, dziecięce, manekiny i pozytywki grające. I jest klimat gotowy, nie? Czekajcie. Dobra, bo tu mogę to zwiększyć. 760, a... Dobra, ulepszamy. Przeładowanie też, pojemność magazynku. Czekaj, pojemność magazynku też. 43 tysiące mam, okej. Okay. Tą mam na maksa zrobioną. Tu nic więcej nie zrobię. Karabin snajperski mi się zwiększył. Karabin snajperski. Ale poczekajcie, na razie nie, bo tu zasoby mi się odblokowało. Modyfikacje broni. Tu mamy bronię. Amunicja, przedmioty leczące, pozostałe. Co tu mamy? Pociski wybuchowe. Pociski błyskowo-hukowe. Przepis bomba rurowa. Wiecie co? Pociski wybuchowe na pewno wezmę. To mnie nie interesuje chyba. Dobra. Teraz tak, tu co mamy? Usprawniona kolba i znacznie mniejsza odrzut. I czuły spust, zwiększa szybkostrzelność. Dobra, bierzemy. Oj, sorry. Looking forward to that. Dobra. Mamy to. Tu co jest? Usprawniona rękojeść. Lemi. To mnie nie interesuje. Poczekajcie, rusznikar. 840 zadaje obrażeń, dobrze. To mogę teraz tak zwiększyć. Szybkostrzelność, przeładowanie. Wiecie co? Przeładowanie. Gicio. A właśnie, przecież ja mogę jeszcze... Dobra. Cholera, czekaj, nie tak. Tak, skrót. To będzie piątka. Sprzedamy broń. Dwadzieścia sześć koła. I'm surprised you'd part with this so early. Siła ognia 3850. Dobra, bierzemy. Aha. 11 koła. Dobra, pojemność magazynka. Securing goods is more important. Have a wonderful adventure. Tu jest trójeczka, tu jest dwójeczka. Elegancko. Zapiszmy jeszcze raz. Dobra, idziemy teraz tak. Idziemy, moi drodzy, po... Skarb, który jest tutaj. Czekajcie, tylko ja muszę tędy iść. Czy ja tędy mogę? Tak. Teraz stąd chyba mogę jakoś przejść. Okej, stąd chyba przejdę sobie tędy. I to tu.
Czekaj, tędy. Nie. Dobra. Tam. W tamtą stronę. Przejdziemy, bo mamy odblokowany nowy klucz, tak? Mamy odblokowany nowy klucz, więc wiemy, że możemy pozwolić sobie... Tak, i to jest tu. Pozwolić sobie na przejście dalej, na przykład do następnego bossa. Tylko, że z drugiej strony srał go pies, powiem wam szczerze. Bo chciałbym poodblokowywać tutaj te rzeczy. Wiecie jak jest. Proszę, amunicja do pistoletu. Happy birthday, 21.09.2017. No i okej. Tu nie mamy nic. Nie mamy nic, nie mamy nic. Oho. Do stracenia. Przynajmniej jeden skarb. Zobaczymy, czy się opłaca, nie? O ja pierdziele, dobra. To jak ja już widzę coś takiego, to poczekajcie. 210917, 210917. 210917. Dwa, siedem, zero, dziewięć. Stalowy, hff. Karabinet ma magazynek o dużej pojemności. Dobra. Czekaj, jak to wygląda teraz? Teraz mamy 8. Ok. Załóż modyfikację. Pyk. Ok, teraz tak. Grupuj przedmioty. Dobra. No i opłacało się. Zdecydowanie się opłacało. A powiem wam tak, czekajcie, bo tu już mam to ogarnięte. Tam mam miejsce zapisu. Tu jeszcze mamy skarb w tym domu Luizy. Nigdy nie zapomnę jej piątych urodzin. Okej. Okay. Chyba wszystko, nie? Nie, dalej nie. Czekaj, dalej nie. Dalej coś tutaj jest, co można znaleźć. Piątych urodzin. No kurde. Truptika. Subnautika. Ale dlaczego? Może jakiś kurde... Czekaj, no jak stanę tak... Patrzę tutaj, to nie ma żadnego świecącego się przedmiotu, który mogłem pominąć. Tu też nic nie widzę. A nadal mi się tu świeci jako czerwone. To też nie.
No nie, no tu nic nie ma. Tu też nie. Tu nie ma. Tu mam zamknij i tu też nie ma. Nie wiem. Dobra. Olewam to. Idę tam. Czekajcie, tutaj w tym kierunku dobrze idę. Teraz udajmy się do domu Luizy. Do domu Luizy, aby był... Proszę, jaki złom. By była klarowność. Teraz tak, do domu Luizy idziemy cały czas przez pole i tam. Nie, nie tędy. What the hell? Tu nie przejdę, czyli sobie przez cmentarz przejdę, dobra. Czekajcie. Claudia Benavento. Nie mamy nic, nie mamy nic. Wo, 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 wo. Skąd tu tyle, że ten krwi? Dobra, idziemy tam do Claudii. Na wszelki wypadek cyku pyku. Mogę w ogóle wytworzyć? Wytwarzanie. No oczywiście, że tak, amunicja do strzelby, jak najbardziej. Coś tam z rdzawiałego dzwona mam. Znaczy złoma. Pyku, pyku. Ja. No i proszę bardzo, naszyjnik Lui... O, proszę. Pociski wybuchowe. Ty, ale zaraz, po co mi te pociski wybuchowe? Gdzie one są? Zadające obrażenia obszarowe. Okej. Okay. Dobra. To damy tu. I to
damy tu. Elegancko. Jaby. W sumie jeszcze nie tak. To damy tu. Tu. Czy to był ten skarb? Tak, to był ten skarb. Tu jeszcze cholera, coś, pamiątka rodowa Luizy. Ale... Słyszę tam tą świnkę, nie? No i mięso wysokiej jakości. No i fantastycznie, Jezu, jakie rzeczy znajduję. Bomba rurowa, no dobra. Można i tak, tu nic już nie ma. Tutaj, czy my coś tutaj mamy? Nie, no tu są, tu jest ten ziomek, który się ukrywał z tą babeczką. W końcu suma summarum i tak nie żyją. Dobra, idziemy jeszcze na ten cmentarz, tam wrócimy. Wiem, że nas trochę czeka długa wyprawa, ale mówiłem, że w tym odcinku to będzie takie troszkę poboczne chodzenie. Nie chcę gdzieś tam kombinować, zaczynać nowego wątku bossa, bo aby to zrobić, to wystarczy tam w lewo pójść, nie? Czekaj, tu musimy iść. Welcome. Dobra, witaj, witaj, jeszcze chodź ten, sakwa hrabiego, kryształowa czaszka, raz, stalowy ten, 14 koła, no i gicio, drób zostawię, to zostawię. Ooh, where did you get your hands on such a thing? Generalnie nie widzę nic tutaj, co by można było ogarnąć. Pozostałe, błyskowo-hukowe, to nie... Przepis, mina. Nie, no nie będę robił tego. A good deal, if I say... Je. Dobra, chodź tutaj. Idźmy jeszcze tam do tego. 5 nabojów, wystarczy mi. Czy mam taką nadzieję, nie? O! Vivanit. Dobra, lalka nie żyje, bo lalki już nie żyją. Chodźcie, chodźcie. Teraz jeszcze przez ten głupi most trzeba przejść. Kawunia smaczna. Brakuje mi troszkę streamowania, wiecie? Takiego prawdziwego, że codziennie odpalam streama i wy ze mną jesteście, ale... What? No i co znalazłem? Mięso wysokiej jakości, drób. Nie, no mięso normalne. Ale shit. I nawet nie mogę amunicji do strzelby wytworzyć. Dobra. Cześć, jak tam przejść? What the hell? Nie, no dobrze, idę tu.
No jak? Przecież to nie może... Dobra, czekajcie, może... Może jest ten głąb, może tędy jest przejście? Tak, jest ten głąb, tędy jest przejście, dobra. Okej. Ciekawe, czy mu się życie regeneruje. Nie, mu się chyba regeneruje. W dupie tam. Dobra. Nie wiem, czy to się opłacało, bo generalnie straciłem parę dziesiąt nabojów po to, żeby tylko wziąć kielich. Fucking shit. Gdzie mamy jeszcze ogólnie? Czekajcie. Tu mamy. Teoretycznie tędy nie mogliśmy przejść. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze to. Tylko sprzedamy ten kielich, kurde. To jest kielich krwi mojej.
Wydaje mi się, moi drodzy, że jak on wracał tam na miejsce, tutaj mu się... O, świetnie. Świetnie. Dobra. The hell. Muszę chwilkę poczekać. Muszę chwilkę poczekać, bo macie enkodowanie przeciążone. Nie wiedzieć czemu. Dobra, chodźcie jeszcze. Tak, tutaj i tam w prawo. Aha, bo to jest to zamknięte. Dobra, okej, to kończymy, moi drodzy. Kończymy, ja wracam tam. Widzimy się w następnym odcinku. Ja sobie to na spokojnie ogarnę, a wam dziękuję za to, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdro, Szeberal. Hej, hej.